Hejka, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was haul rzeczy, które kupiłam w Trójmieście. Są to takie głównie letnie rzeczy jeszcze, ale nie tylko. Więc jeżeli was to interesuje, to zapraszam was do obejrzenia. Zrobiłam też tę kawkę, więc będę popijać w międzyczasie. I tak, chciałam wam na wstępie powiedzieć, że podzielę ten haul na dwie części. Pierwszą częścią będą ubrania, które kupiłam, a drugą częścią takie rzeczy do domu, do pokoju, o których już mówiłam, że wcześniej, że będę je kupować, więc zrobimy taki podział, bo wydaje mi się, że wtedy jakby to było w jednym filmiku, byłoby za długie i po prostu nudne do oglądania, więc postanowiłam, że podzielę je. I dzisiaj mamy pierwszą część, czyli ubrania. Zacznijmy tak, jak mam po kolei poukładane. Tak, najpierw ogólnie mam też mega dużo rzeczy z wyprzedaży, więc nie wiem, czy są jeszcze dostępne i nie wiem, czy będę mogła znaleźć linki do tych rzeczy, ale postaram się. Więc tak, pierwsza rzecz to jest sukienka z Bershki, taka fioletowa. Ciężko mi nawet nazwać ten kolor. Ona kosztowała 40 zł, właśnie była na wyprzedaży, jest przeceniona z 70. I mam ją w rozmiarze XS i naprawdę bardzo mi się podoba. Nigdy nie miałam żadnej rzeczy w takim kolorze, więc dlatego ją wzięłam. I jest bardzo taka przyjemna w dotyku. Naprawdę mega mi się podoba. To jest akurat sukienka z Handemu. Mam ją też w rozmiarze XS i ona była przeceniona z 40 zł na 22. I to jest taka beżowa sukienka, tutaj związana na szyi i ma taką fakturę. Podoba mi się ten wzór i ogólnie ten kolor. Jakoś wydaje mi się, że do mnie w miarę pasują takie kolory, taki nude. Więc po prostu ją wziął za 22 zł, jakby spoko. Okej, a więc było chwilowe cięcie, bo moi rodzice przyszli, ale już wracam. Teraz mam taki top Sinseya. Ogólnie nie planowałam nic kupować Sinseyu, bo jakby zazwyczaj są tam takie zwykłe rzeczy i raczej nic takiego, co bym chciała mieć, ale tutaj znalazłam taki ładny top. Wzięłam dwa razy XS-kę i tak jest troszkę luźny jeszcze na mnie, ale kupiłam go za 25 zł, ale jest przesłodki jakby. Spójrzcie na to. I tutaj ten kwiatek i po prostu ten kolor. Uwielbiam pomarańcz. Jakoś w tym sezonie serio mi się spodobał. Nawet mam paznokcie dalej pomarańczowe, których dalej nie zmieniłam, ale umówiłam się na paznokcie, więc niedługo je zmienię. Spokojnie, nie będą w każdym vlogu te same paznokcie. I teraz kolejna rzecz też jest Sinseya. I naprawdę ta rzecz moim zdaniem nie wygląda jak rzecz Sinseya, bo naprawdę wygląda mega porządnie. I ma piękne kolory, więc mam tą sukienkę w rozmiarze XS. Była też na wyprzedaży, przecenili ją z 60 zł na 40. I jakby wam ją tutaj pokazać. Jest taka długa, to jest taka maxi sukienka, w prążki takie beżowe. I jeju, jak zobaczyłam ten kolor, te kolory, jest naprawdę przepiękna, ma takie przepiękne po prostu połączenie te kolorystyczne. Ładnie też leży naprawdę, super się układa, nie odstaje. No właśnie tak wygląda z bliska, ma tutaj trochę takie wycięte plecy z tyłu, tutaj są ramionczka. Teraz mam taki komplet z wyprzedaży w Bershce. Mam spódniczkę XS i top też XS. I tak, spódniczka kosztowała 30 zł, a top 20. To pamiętam, mam już oderwane metki, ale pamiętam. I tak, to jest top, taki właśnie fajny na lato, bez ramionczek, nie opalam się ramionczka, wiadomo wtedy. I naprawdę jest wygodny, nie spada, bo naprawdę jestem z mojego ciała po prostu większość takich topów spada, a ten naprawdę dobrze się trzyma. Jest taki koronkowy, nie wiem jak to nazwać,
I do tego jest taka spódniczka. Tutaj z takim lekkim rozcięciem. Tutaj można ją trochę skrócić. I naprawdę fajny komplet, taki na lato, taki biały, w miarę przewiewny, więc naprawdę fajny. I naprawdę mi się spodobała ta spódniczka, jakby dla tej spódniczki kupiłam ten komplet. Teraz przechodzimy do topów z New Yorkera. I tak, pierwszy został przeceniony z 50 zł na 25 zł. I mam go w rozmiarze XS. Jest w takie paski zielone z różowym. I naprawdę uwielbiam połączenie zielonego z różowym. I po prostu już wcześniej patrzyłam na ten top, jak kosztował 50 zł. I właśnie patrzyłam, że był taki naprawdę fajny, przyjemny materiałowo. Ale nie chciałam go kupować za 50 zł, więc kupiłam go dopiero teraz za te 25 zł. Nie żałuję, że poczekałam, bo jest naprawdę ładny i będzie mi pasował do wielu rzeczy, bo mam generalnie dość kolorową szafę. I teraz kolejny już wiele razy w nim chodziłam. I on też jest za 25 zł. Nie pamiętam, z ile był przeceniony, bo już dawno odcięłam metkę, ale też mam go w rozmiarze XS. I tak mnie zauroczył, jak go zobaczyłam na wieszaku, bo jest taki słodki, jakby spójrz na te kwiatki, na to połączenie kolorystyczne, jest śliczny po prostu. I już wiele razy właśnie w nim chodziłam. Przynajmniej trochę stylem jakby Zara. Zara ma często takie jakby ala sweterkowe rzeczy. Naprawdę bardzo mi się spodobał i w takiej cenie mówię, że muszę go na pewno wziąć, bo do większości jeansów będzie mi mega pasował. Absolutnie chyba najlepsza rzecz, jaką mam z Sisseya. One też były na wyprzedaży, nie pamiętam, z ilu były przecenione te spodnie. Mam je w rozmiarze 2 razy XS. I kurczę, to są takie ala dzwony materiałowe. Tutaj mają takie rozcięcia. I mają taki śliczny malinowy kolor. Jeju, jak one pięknie leżą, są po prostu idealne, naprawdę. Najlepsze dzwony, jakie mam. Są tak wygodne i tak ładnie leżą, mają taki ładny kolor. Jakby nie spodziewałam się tego w Sisseyu, jeszcze za taką małą kwotę, naprawdę bardzo się cieszę. Jeżeli macie, lubicie nosić kolory i macie kolor w swojej szafie, to naprawdę mega polecam je kupić. Niestety nie było ich w innych kolorach, tak tam kupiłam więcej, ale ogólnie są śliczne. Jeszcze mam taką fakturę. Naprawdę, jestem mega zadowolona. Jedna taka mała rzecz z outletu Adidasa, który byłam. Kupiłam je bardziej tak z myślą chodzenia po domu albo po prostu ćwiczeń, taki, bo chcę wrócić do porannego biegania, więc to są takie spodenki. Są takie jakby srebrne z czarnym. Są takie siatkowane i naprawdę są super wygodne i będą pasować do czarnych topów, bo mam takich najwięcej, więc spoko rzecz. Teraz przechodzimy do dwóch rzeczy z Stradivariusa. Są mega podobne, ale po prostu tak mi się mega spodobało, więc kupiłam je w obu wersjach kolorystycznych. Możliwe, że ten z niebieskim widzieliście już u mnie na Instastory, jeżeli oglądacie, bo miałam go w Gdańsku. Ale tutaj mam jeszcze przy tym metkę, więc tak. Wziąłam obydwa w rozmiarze XS i zostały przecenione z 80 zł na 40. I to są takie przesłodkie sweterki, naprawdę, ja już uciekam myślami po prostu do jesieni, jakby lubię taki cozy vibe, serio, naprawdę uwielbiam tak siedzieć z herbatą po prostu i książką w jakimś sweterku, z ciepłymi skarpetami pod kocykiem, naprawdę uwielbiam takie rzeczy. Więc już tak trochę uciekam myślami, właśnie kupiłam te dwa sweterki. On jest taki kremowy z zielonym. I naprawdę jest taki miły, nie jest w ogóle gryzący, bo już cały dzień nosiłam ten niebieski i nie jest kompletnie gryzący. Jest mega, mega miły i wydaje mi się, że nawet dość ciepły. Wiadomo, nie będzie grzał jak taki normalny, typowy sweter, ale jest też fajny. I nie wiem, jeżeli u was Stradivarius jeszcze zostały jakieś, to naprawdę mega polecam, bo są śliczne. I właśnie tutaj jeszcze ten niebieski. Kurczę, naprawdę, nie mogłam się zdecydować, który mi się bardziej podoba, ale teraz uważam, że chyba ten z niebieskim jest naprawdę prześliczny. To połączenie kolorów jest tak piękne, będzie pasowało do jeansów, praktycznie do wszystkiego, jest naprawdę śliczny. I po prostu nawet dla samego siedzenia w domu bym go wzięła za te 40 zł, naprawdę, bo jest taki miły. I przechodzimy już do przedostatniej rzeczy z tego haulu.
właśnie pojechałam do Trójmiasta z zamiarem kupienia beżowej bluzy, takiej beżowej, kremowej albo brązowej, coś takiego, żeby pasowało po prostu do tych nowych butów, do tych Nike Dunków, ale nie pamiętam dokładnie nazwy modelu, ale mogę wam wstawić zdjęcie, bo zależało mi właśnie, żeby coś do nich dopasować, żeby mieć więcej rzeczy po prostu w takiej kolorystyce w szafie. Więc kupiłam taką bluzę w Handemie. Jest to ogólnie L-ka, ale one były naprawdę bardzo małe. A ja zazwyczaj i tak nie kupuję takich oversize rzeczy, ale to kupiłam jako L-ka i to nie jest też jakiś oversize. I właśnie kupiłam w normalnej cenie za 40 zł. Naprawdę ta bluza jest super, jest śliczna. Ma właśnie taki nadruk i tak, jest kremowa. Wiadomo, będzie pasować do takich brązowo-kremowych rzeczy, ale też ma pomarańczowy kolor i taki niebieski, granatowy. Więc będzie pasować i do jeansów, i do jakichś pomarańczowych rzeczy, które mam. Jest naprawdę mega mi się spodobała. Właśnie wiedziałam, że też było dużo innych wzorów z tych 40 zł, ale akurat ten mi się najbardziej spodobał. I właśnie jeżeli szukacie jakiejś takiej ładnej bluzy z w miarę dość dobrym materiałem i z takimi ładnymi wzorami, to polecam naprawdę w Handemie, bo znajdziecie chyba najtaniej. Chyba, że gdzieś na jakichś wyprzedażach, ale wiadomo, to już jest ciężej. Ale tutaj w normalnej cenie możecie znaleźć właśnie coś w tym stylu, więc naprawdę śliczne. I właśnie polecam brać taką dużo większą. A więc tak, ogólnie też miałam tak z tyłu głowy taką nadzieję, że uda mi się to znaleźć w sklepach, jak teraz będę, ale nie sądziłam, że jeszcze już teraz to już jest w Polsce. Raczej myślałam, że będę musiała gdzieś tego szukać na lumpach albo coś. Ale właśnie na lumpach nie było tego. Więc mam takie spodnie w rozmiarze XS właśnie. One są w 54% z lnu. I właśnie ostatnio po prostu zawładnęły moim Pinterestem. Tak mi się podobają te spodnie, są tak super na lato. Są takie wygodne, są takie przyjemne do noszenia na lato. Mają tutaj nawet kieszenie. Tutaj można sobie je poprawić w talii, więc coś super dla mnie, bo dla mnie zawsze spodnie odstają w talii. I no właśnie są takie długie spodnie, tutaj trochę rozszerzone. Są prześliczne naprawdę, ile ja naglądałam się po prostu outfitu z takimi tego typu spodniami, mówię, muszę je mieć, ale nie sądziłam, że uda mi się je dostać już teraz w Polsce. Widziałam, jedne były w Zarze i przyznam szczerze, nawet nie mierzyłam ich, ale po prostu widziałam, że jakbym je założyła, wyglądałabym w nich po prostu jak klaun, bo były krótkie i mega szerokie, nawet jeżeli to była XS-ka czy tam S-ka, nie wiem jaki był najmniejszy, ale ten, który był najmniejszy na sklepie, tam chyba, nie, chyba była właśnie XS-ka. Były tak krótkie nawet dla mnie, dla osoby, która ma 1,64 m, więc raczej nie jestem wysoką osobą. I były tak krótkie i tak szerokie, wyglądałam w nich okropnie. I kosztowały chyba 130 albo 140 zł. A te udało mi się za 80 zł dorwać w H&M i mówię, kurde, muszę je wziąć. Więc nawet nie przymierzałam, po prostu wzięłam i właśnie miałam je w Gdańsku. Więc teraz razem z moją kawą dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Naprawdę jestem wdzięczna, że jesteście tutaj ze mną na tym kanale i że wspieracie mnie w tym, co robię. Naprawdę staram się coraz więcej nagrywać rzeczy i mam nadzieję, że będę w miarę możliwości regularna. Ostatnio miałam małe problemy z dodaniem filmiku, ale już jest wszystko ok. Wydaje mi się, że teraz już trochę się nauczyłam na swoich błędach, które popełniałam na początku dodawania tych filmików, więc powinno być już teraz wszystko ok i mam nadzieję, że w końcu zacznę dodawać dwa filmiki w tygodniu, a nie jeden jak do tej pory. Więc wyczekujcie kolejnych filmików, wyczekujcie też kolejnej części z tymi rzeczami do domu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za wszystko. Pa!